Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Ghost Trigger. W serii, która zwie się Epic Overview, jest to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez Epic w Epic Game Store. I w tym tygodniu są to dwie produkcje. Jest Enter the Gungeon, z którego odcinek był w miniony piątek, zapraszam serdecznie. Oraz Ghost Trigger, który odcinek widzicie właśnie dzisiaj. Obie te gry są dostępne od 20 sierpnia, czyli miniony czwartek, do 27 sierpnia, czyli najbliższy czwartek, do godziny 17. Linki na dole w przypiętym komentarzu, jeżeli ktoś chciałby te produkcje znaleźć, a nie chciałbym się odpalać Epic Launchera. W przyszłym tygodniu, czyli od 27 sierpnia do 3 września, czekają na was dwie rzeczy. Jedna to jest kompilacja, tą drugą jest Hitman, a kompilacją jest Shadowrun Collection, czyli najprawdopodobniej 3 RPG od Harebrained Studios, jeżeli nie pokręciłem nazwy firmy. Świetne RPG, jedynka jest całkiem niezła, dwójka, która oryginalnie była dodatkiem do jedynki i została rozbudowana i później przeszła w tryb bycia pełnoprawną grą. Jest mega! A trójka, no mam swoje ogromne zarzuty, wspierałem produkt na Kickstarterze i nigdy go jeszcze nie skończyłem, znaczy nigdy. Kiedyś muszę się wziąć za to, zacisnąć zęby, wziąć braść na tej zasadzie i skończyć, ale fabularnie nie najgorzej, ale gameplayowo zmienili system hakowania na... dramat, totalny dramat. Dobrze, przejdźmy do gry God's Trigger, która oryginalnie, kiedy się pojawiała na Epiku, została wyceniona na 4999 zł. Nie pomyliliście się, dobrze widzicie screenshot, ta gierka została źle podpięta, jeżeli chodzi o cenę na dzień dobry. Powinna kosztować bodajże 49,99, ale komuś kilka zer za dużo się tam klepnęło. Poprawili to szybko. Zresztą, jak wstawiali gry na przyszły tydzień, to było zaznaczone, że będzie tylko Hitman Shadowrun, dorzucili z drobnym opóźnieniem, tam nie wiem, godzinki czy jakoś tak. Nieważne. Jeżeli dadzą Shadowruny, cieszcie się, bo to naprawdę dobre RPG, jeżeli nic nie wyleci z tej listy. Coś jeszcze muszę powiedzieć? Nie, odpalmy Ghost Trigger i spróbujmy sprawdzić, czy może da się... Mogę sterować? Dobrze, jesteśmy. Nie wiem, dlaczego gra się zamknęła. To znaczy, zamknęła się dlatego, że przeskoczyło na exit, a nie w dół. Totalnie nie czaję. Gra z opóźnieniem rozpoznała pana. Dobrze, wbijmy do kampanii, zobaczmy, czym to jest. Single player, może nie co-op, na dzień dobry. Bardzo podobały mi się arty, bardzo podoba mi się ten komiksowy styl, więc jestem w ogóle pozytywnie nastawiony do gierki. Na dzień dobry. No time for second guessing. No dobra, on jest aniołem, ona jest demonem, tak? No ninja and demon. Okej. Czyściec. Czy my lecimy z Dantem? Właśnie, widok z góry. To jest coś, co mnie zdziwiło na screenshotach. Nie wiem, dlaczego spodziewałem się gierki z widokiem zza pleców, patrząc po artach, jakie widziałem wcześniej. To mnie trochę zdziwiło. L, żeby się poruszać, R, żeby celować. LT, żeby wykonać atak melee. Okej. Okay. Czyli to jest mniej lub bardziej to, czego... Aha. Mogę dostać tylko raz, tak? Traitor, jaki traitor? Ja się nie poczuwam. Triple kill. Uciekamy. No to w którą? W dół czy w górę? Tam. Czy ja wbiegam w drzewo? Tak, wbiegam w drzewo. To jest mój problem z grami, gdzie widok jest bezpośrednio z góry. Że właśnie mnóstwo przeszkód jest, nawet jeżeli grafika jest dopieszczona, to grafika z góry mi się zasadniczo nie podoba, nie jestem fanem, musi być co najmniej ukośna. Blightbound to fajnie robi, zapraszam na serię z Blightbounda z Kasym i młoteczką. Rozwalamy! Ale widok z góry nigdy nie był moim favoritem, że tak to nazwę, z drugiej strony to wygląda całkiem fajnie. Koncepcja gry jest jak najbardziej na tak. Tylko ma widok z góry. Czy ja mogę ściąć drzewo? Nie mogę się. A fontannę mogę? Nie mogę. W ogóle spodziewałem się takiego sterowania po Enter the Gungeon i to jest chyba weekend, właściwie tydzień, w którym są rzucane gry będące twin stick shooterami, nie? Tak? Czy mogę iść i patrzeć w przeciwnym kierunku, a jak idę i nie trzymam prawej gałki, to postać mi się obraca automatycznie. Ciekawe, jak to działa na klawiaturze i myszce. O nie! Ha! Za jednym zamachem. Jakieś pęknięcie brzydkie. You can kill enemy quietly if you approach them from behind by pressing in the stealth key won't get a noise and okay. Aha, czyli jakbym się do kogoś zakradł.
Stuff kill. Okej. Co tam, że cicho mordujemy, rozwalamy skrzynki, zawsze będą jakieś dropy, może nie, może tak, nie, nie wiem. Okej. What? Próbowałem go za... A nie, załatwiłem go. Dobra. Myślałem, że mnie jednak załatwił. Czy ja mogę to... Dash, dobra. Nie doczytałem. I mogę przez to też przedaszować, nieźle. O! Nie ma zmiłuj. Już ci rozwalam tą. Teraz będziemy sterowali babką, może demonem nam dadzą posterować. Nie mogę to? Dziwne. Świeci się tak jakbym mógł, ale może... Judy, use teleport to quickly move. Okay. A, czyli że teraz ona. Ta-da! Mamy tu jeszcze coś do rozwalenia. Magic trick. Widzicie tę animację, jak to jest tak zaczepione na niej. Zły timing. Czy ja mogę zmienić na anioła? Mogę. Fajne to jest. On ma tak jakby większy firepower pod tym. Tym jej łańcuchem nie jest tak prosto trafić na dzień dobry. Przynajmniej po pierwszym ataku, plus po odbiciu się jest dość wolny. No nic, szczerze powiem wam, że jestem średnio raczej bardziej na nie niż na tak. Gierka zapowiada się bardzo fajnie, ale nie... Raz, Twin Stick Shooter to nie ja. A dwa, że totalnie widok z góry mnie prywatnie bardzo wnerwia. Więc to jest takie, że no okej, dobra, może być, mogę pokombinować, ale jak miałbym w to dłużej grać, to ani wizualnie mnie to nie bawi, bo czasem gram z czysto wizualnych względów, że gierki są estetycznie rajcujące mnie, ani gameplayowo. Tak, wiem. Domyśliłem się. Chociaż jej teleport mógłby nam uratować skórę. No bo tu dało się trafić. X, żeby podnieść broń. To żeby... Okej, tam amunicja jest, czekaj, ukryta w krzakach. X. Nie, to jest jeden gun? Moment, a jak zmienię na niego... Też ma. A tego samego guna ma, bez sensu. No tak. Okej, restart. Czym się strzelało? To czego nienawidzę w Twinstick Shooterach. Strzelania na dwóch gałkach. No aż tu. Okej. O, jest amunicja, fajnie. No podnieś to. Nie, to totalnie nie mój gameplay. Już się nie lubimy, gro. Bardzo się nie lubimy. A byłem pozytywnie nastawiony do gierki. Bardzo. Na starcie. Z B to change character. Special ability. As you kill enemies, you will gain energy, which can be spent on activating a special ability. Okej, nacisnąć ten, żeby mieć. Okej, one more time. Czyli się nie załączyła zdolność. Dobra. Czy mogę teraz rozwalić? Czy mogę ich teraz rozwalić? Hold on, mind control. Let me see if I can get into their heads.
Nice. Fajne koncepcje. Press LB and use R to look around. Dwóch gości jest tutaj. Okej, czy ja mogę go... Tu mark, okej. Czyli mogę tak... RB wciskamy. Prawą i wcisnąć prawy, żeby zaznaczyć wroga, tak. Ten będzie drugi, tak. Za słaby ten dwuklik. Ale co ja miałem zasadniczo, po co mi było to oznaczanie? Są zmarkowani. No, o. Czemu nic się nie stało? Bo tak jakby jest tu jakaś dalsza część, zakładam, że coś mam z tym zrobić, z tym oznaczeniem, że to nie tak, że oznaczyłem dla samego oznaczenia. I jest jakaś podpowiedź, co ja mam zrobić, czy nie? O, nawet się udało. Nie, po prostu przed chwilą nie załapała mi opcja mordowania, bo nie załapała. X, bierzemy miecz. A że ja nim rzucam! Dobra, ludziska, ja się nie będę wkręcał. To jest dla was God's Trigger. Może was ta gra zainteresuje. Poza świetnymi artami, ja tu nie widzę większej wartości gameplayowej, ale to jestem ja. Ja ani fanem twin stick shooterów nie jestem, ani tym bardziej widoku totalnie z góry. Jakoś mnie odrzuca, jak widzę postacie tak całkiem z góry. Bo jak jest pod kątem, to jest fajnie, to jest okej. Ale jak jest całkiem z góry, to nie trafia w moją estetykę. Ta gra wraz z Enter the Gungeon jest do wzięcia do 27 sierpnia do godziny 17, więc jeżeli jesteście zainteresowani, łapać póki jest. W przyszłym tygodniu będzie na was czekał Hitman i Shadowrun Collection, z tego się bardzo cieszę. Hitman, no, wciąż nie moja bajka, nie lubię skradanek i tam gier, gdzie trzeba pomordować, ale Shadowruny już uwielbiam. Co prawda mam wszystkie Shadowruny, które wyszły w ostatnich latach, oprócz tego, co był tylko na Xboxach i Windows Live, bo się go już nie da kupić. Ale wszystkie pozostałe Shadowruny, które ostatnimi czasy wyszły, posiadam, więc to dla mnie nie jest nic fajnego, ale z waszej perspektywy, jeżeli nie graliście w Shadowruny, a lubicie RPG, to będę mógł się troszkę porozwodzić, popiszczeć i popromować, bo jestem bardzo, bardzo, bardzo za. Ja wam dziękuję za uwagę, do następnego i hej! Jeśli podoba wam się ta seria, to pamiętajcie przy odbiorze gry zaznaczyć tag kreatora Wizu. I przerżnąłem głową w popfiltr od mikrofonu, bo czemu by nie, czemu by nie? Dobra, one more time, jedna próba. A, zapomniałem, że to jest twin stick shooter. W sumie to by było... W sumie po co mi? Miecz. Nie wiem, po co miecz. Seriously? A. Apostate spotted. Dobry plan, ale troszkę przegiąłem. One more time. Odpalamy to, o tak. Jeszcze któryś? Tak na wszelki wielki puszczę, nie? Naciśnijmy ten, to było to i rozglądamy się po pokoju. Rozejrzeliśmy się, nic tam więcej nie widać. To było śmiechowe. To było bardzo śmiechowe. Checkpoint! W sumie dobrze, że poczekałem na to, bo tak jakby koniec tutoriala na ten. Czas. Brązowy medal, great. Ogólnie było słabo.